Od 6 meczów jesteście niepokonani, z drugiej strony 3 ostatnie spotkania to remisy. Czy w szeregi drużyny wkrada się pewne zniecierpliwienie związane z brakiem kompletu punktów, czy jednak bardziej budujący jest fakt, że bądź co bądź, po każdym wiosennym spotkaniu dopisywaliście do swojego dorobku punkcik? Myślę, że tą odpowiedź trzeba jak gdyby w jakimś stopniu zrównoważyć, bo też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na pewno morale zespołu są pozytywne, jeżeli chodzi o ten aspekt, że nie przegrywamy, że ta seria trwa. Ale z drugiej strony zdajemy sobie też sprawę, że nie wszystko w naszej grze jest takie różowe i kolorowe, że po prostu musimy usilnie w treningach i w tym tygodniu krótkim mikrocykle mamy w tej chwili, pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej wyglądać, przygotować się do meczu ze Stalą, bo w żaden sposób nie można Stali Mielec lekceważyć. Ta drużyna jest dużo wyżej w tabeli niż Legia Warszawa, niż Wisła Kraków. To jest drużyna, która choćby wygrała niedawno w Krakowie z Wisłą. Drużyna moim zdaniem poukładana, trudna w takim graniu naprzeciwko niej, także na pewno czeka nas wyzwanie i trzeba grać o zwycięstwo w tych trudnych warunkach. Pytanie od Bartosza Surmana, Dziennik Wschodni. Czy mecz ze Stalą u siebie to dobry moment na przełamanie? No każdy moment jest dobry na to, żeby przejść i wygrać, tak? Jeżeli mówimy o remisach, żeby dokonać zwycięstwa, to na pewno zwycięstwo będzie przełamaniem tych remisów. Na pewno dobrze by się to zostało to odebrane, jeżeli chodzi o to, co będzie po meczu. Także no, będziemy do tego dążyć. Za Wami 3 mecze o punkty w 2022 roku, w których zdobyliście 2 gole, przy czym jeden był trafieniem samobójczym. Czy ofensywę Górnika stać na więcej i w związku z tym w minionym tygodniu pracowaliście nad jakimiś nowymi rozwiązaniami w przodzie? No tutaj bym tak był ostrożny tutaj w takich zapowiedziach, bo przede wszystkim jeżeli spojrzymy na tabelę, to jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, no mocarzami nie jesteśmy, także raczej jesteśmy wśród tych drużyn, które najmniej bramek zdobywają, ale też jeżeli spojrzymy na to, choćby na te 3 mecze, no to są 2 gole. Jeżeli spojrzymy na 6-7 meczy, to tych goli jest więcej. Także wydaje mi się, że mamy taki, patrzyłem w statystyki, przed Wisłą Kraków mieliśmy 9 meczów zdobytych ze zdobytym golem. Wcześniej był remis z Rakowem Częstochowa, a przed Rakowem też zdobywaliśmy gole. Także może nie jesteśmy drużyną, która zdobywa te gole, tych goli dużo w jednym meczu, ale raczej systematycznie po tym jednym golu staramy się zdobywać. Jak na razie to pokazuje, że te bramki na pewno dają punkty. Jak bardzo zmieniła się Stal Mielec od czasu pierwszego spotkania przegranego przez Górnik 0-2? Ja bardziej patrzę na to, jak się zmieniła drużyna Górnika Węczna, bo można powiedzieć, że wtedy graliśmy taki mecz 6. kolejki. Wiadomo, że my do 6. kolejki to jeszcze nie mieliśmy wielu zawodników, którzy obecnie grają. Od tamtego momentu doszło do nas chyba 8-9 zawodników, także my jesteśmy inną drużyną, inaczej gramy, inaczej myślimy. Stal Mielec wydaje mi się, że no to jest taka drużyna stabilna, mimo tego, że są tam ubytki kadrowe, stracili choćby Piaseckiego, ale dla mnie jest to solidny, poukładany zespół. W ostatnim czasie do drużyny dołączyło 2 obrońców. Czy jest Pan zadowolony z tych transferów? To się okaże, bo przejście Jonathana De Amo jest w takim trochę trudnym momencie dla mnie i dla drużyny, choćby z tego względu, że gramy co 3 dni. Ciężko w takim okresie sprawdzić dyspozycję zawodnika. Do tego dużo lepiej nadają się takie mikrocykle dłuższe. Gerson wiadomo, że był z nami dłużej, był w Turcji. Wiadomo, że te pierwsze jego sprawdziany nie były najlepsze, ale tak podjęliśmy decyzję w stosunku do Gersona, że każdy dzień, każdy trening, każdy sparring dawał nam taką nadzieję, taką potwierdzenie, może nie nadzieję, potwierdzenie tego, że ten zawodnik idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o odbudowanie. Oczywiście on nie ma za sobą w ostatnim czasie zbyt wielu gier, ale na Wiśle Kraków na pewno nas ten zawodnik nie zawiódł. Przede wszystkim boisko musi obronić transfer, bo wiele sobie możemy mówić, ale przede wszystkim to ma płynąć z boiska. Czy przed najbliższym meczem może Pan liczyć na wszystkich zawodników? W tej chwili tak, bo wszyscy są zdrowi i nikt nie pauzuje za kartki.